swoje stanowiska chcą założyć jako pewien, no, taki homonto dla kobiety, która nie powinna z niego nigdy wyjść. No, ja się na to nie zgadzam. Dla nas jest normalne, że będąc członkiem dużej koalicji, nie wszyscy mogą mieć takie same poglądy. My wychodziliśmy do kobiet, jak protestowały na ulicach. Wnieśliśmy projekty ustaw, tak jak było to w naszym programie, o tym, żeby aborcja była dostępna do 12 tygodnia. Bądź na bieżąco. Zasubskrybuj teraz. Witam Państwa. Jest z nami wicepremier Krzysztof Gawkowski, poseł i minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie premierze, to najpierw poprosimy o gorący komentarz do tego, co ludziom lewicy leży na sercu, czyli prawa człowieka, prawa kobiet połączone z drugą osobą w państwie, czyli Szymonem Hołownią i jego, chyba niestety, stale rozrastającym się ego i ambicjami prezydenckimi. Wicepremier Gawkowski. Jako człowiek lewicy, myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, powiem, że chciałbym, żeby w polskim parlamencie sprawa dotycząca aborcji została załatwiona, żebyśmy poważnie się za ten ustawowy czyn całego Sejmu wzięli i coś zrobili, bo przez lata ostatnie wiele było mówione, PiS zniszczył dodatkowo prawa kobiet, wyprowadzając miliony na ulicę i dzisiaj, jak nowa koalicja przyszła do władzy, to wypadałoby, żebyśmy chociażby taką dyskusję, debatę w parlamencie przeszli i o to apelowała Lewica. No i na tym nam najbardziej zależało, rozpocząć proces zmiany prawa w Polsce tak, żeby prawa kobiet były szanowane. I wydaje mi się, że to nie jest nic nadzwyczajnego, bo my rozumiemy, że różne partie mogą inaczej zagłosować. Dla nas jest normalne, że będąc członkiem dużej koalicji, nie wszyscy mogą mieć takie same poglądy. No ale nic nie stoi na przeszkodzie i to jest ten żal do pana marszałka Hołowni, że tych naszych projektów nie chce wyjąć na agendę, nie chce o nich porozmawiać, nie chce tej debaty. No i przesuwają o kolejne kilka tygodni do przodu, mówiąc, że po wyborach samorządowych będzie ten czas. Ale później będą wybory do Europarlamentu, później będziemy mieli wybory na prezydenta i zawsze będzie jakiś zły czas. Więc dlatego do tego tak mocno namawialiśmy. Ministra Kotula powiedziała mi, panie premierze, że w jej opinii marszałek Hołownia boi się biskupów i księży. Podziela pan taką opinię? Od lat polski Kościół chciał wpływać na politykę i chciał realizować agendę, która była dobra dla Kościoła, niekoniecznie zawsze dla wszystkich Polek i Polaków. Myślę, że prawa kobiet powinny być z tej agendy kościelnej już dawno wyłączone, bo sami faceci nie powinni decydować o prawach kobiet, a przecież w tym episkopacie i w sutannach chodzą mężczyźni. Mężczyźni, którzy swoje stanowiska chcą założyć jako pewien, no, taki homonto dla kobiety, która nie powinna z niego nigdy wyjść. No, ja się na to nie zgadzam. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za twoje zaangażowanie. Ja uważam, że powinniśmy sprawy Kościoła i państwa rozdzielać, umiejętnie tak prowadzić, żeby każda instytucja w tym Kościół mogła się wypowiadać, ale żeby nie wpływała na życie polityczne. I politycy też przez lata w taką agendę się wpisywali, że Kościoła czy hierarchów Kościoła słuchali. I nie wiem, co kieruje panem marszałkiem Hołownią, czy to Kościół, czy nie Kościół, czy jakieś inne elementy, które gdzieś tam w takim światopoglądzie u pana marszałka mają znaczenie. Ale uważam, że debata nikomu krzywdy nie czyni i na pewno nie spowodowałaby tego, że coś złego by się w Polsce stało, jeżeli debatę w Sejmie byśmy otworzyli. Panie premierze, nie obawia się pan tego, że cała sprawa z prawami człowieka i praw kobiet, tak rozgrywana przez marszałka Hołownię, zaszkodzi lewicy właśnie w wyborach samorządowych? Ja nie sądzę, że lewicy coś może zaszkodzić związanego z prawami kobiet, bo to przecież lewica o prawach kobiet zawsze najmocniej mówiła i na te prawa stawiała. My nie zmieniamy swojej agendy politycznej. My dzisiaj nie mówimy niczego innego, czego pan redaktor czy nasi widzowie by przez ostatni rok, dwa czy pięć nie słyszeli. My wychodziliśmy do kobiet, jak protestowały na ulicach. Wnieśliśmy projekty ustaw, tak jak było to w naszym programie, o tym, żeby aborcja była dostępna do 12 tygodnia, żeby można było przerywać ciążę. To nie jest żadna agenda, która dzisiaj jest nowością dla, myślę, też naszych wyborców. Oni doskonale wiedzą, po co jesteśmy w parlamencie, żeby o takie prawa podstawowe, bo to prawo kobiety do swojego ciała to jest prawo podstawowe się upominać. Więc mam poczucie, że to nam, jeżeli to pomoże, a nie przeszkodzi w niczym. To kończąc jeszcze ten istotny wątek,
Jeśli jest zapowiedź dotycząca powrotu do tego tematu w kwietniu, a sam pan wspomniał, panie premierze, że za chwilę będą kolejne wybory, to czy kobiety powinny być przygotowane, że to procedowanie ich praw będzie w perspektywie dalszego czasu, w dalszym ciągu przeciągane w czasie? Tego się najbardziej na lewicy obawiamy, że te wszystkie procesy będą przeciągane, że o prawach kobiet będziemy rozmawiali, a później chowali do szuflady. Później wyjmowali, później znowu chowali do szuflady. Dla mnie czas jest dobry, każdy, żeby o tym rozmawiać. Ale uważam, że im dłużej będziemy to przeciągali, tym gorzej dla naszych wyborców i wyborczyń. Bo ci, którzy na nas głosowali, w tym na pewno na lewicę, wierzą i ufają, że lewica tematu nie odpuści. Ja przez ostatnie dni bardzo często dostaję różne dużo wiadomości i od znajomych, i tych takich anonimowych. I wszędzie słyszę podobny ton. Dobrze, że te sprawy poruszacie, bo obawialiśmy się, że one w związku z tym, że koalicja jest tak różna, znikną całkowicie. Więc myślę, że też ludzie oczekiwali tego, żeby lewica stanęła, tupnęła nogą i powiedziała, no nie jest tak, że temat aborcji chowamy, skoro o nim mówiliśmy przez ostatnie lata. Jaki będzie efekt tego tupania, zobaczymy zarówno podczas wyborów samorządowych, no i zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu na początku kwietnia. Panie premierze, przejdźmy do pana podwórka. Kilka dni temu w fachowej prasie, naprawdę fachowej, czytałem, że Polska jest krajem nieprawdopodobnie narażonym na działania dezinformacyjne ze strony Rosji. Jak wygląda na obecnym etapie nasze bezpieczeństwo cyfrowe, nas Polaków? To są dwie sprawy, bo czy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo? Jesteśmy. Dlaczego jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Jesteśmy największym i najbardziej takim zaufanym partnerem Ukrainy, na którą Rosja napadła, więc jesteśmy też celem ataków i grup zorganizowanych i pewnie rządu rosyjskiego i różnego rodzaju instytucji rosyjskich, które chciałyby wpływać na polską scenę polityczną, na polską gospodarkę, na rozwój i chciałyby zasiać niepokój w Polsce. Przez to też incydenty, które diagnozujemy, sprawdzamy, przeciwko którym przeciwdziałamy. I tutaj mogę obywateli, obywatelki uspokoić, że Polska jest dobrze przygotowana do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych w obszarze incydentów cyberbezpieczeństwa, w obszarze zagrożeń cyberprzestrzeni, w obszarze tego, co byśmy nazywali dezinformacją. Bo to też nie jest tak, że jesteśmy tylko narażeni na dezinformację. Mamy różnego rodzaju ataki, które nie tylko służą tym, żeby wprowadzać obywateli w błąd, ale żeby im też próbować ukryć pieniądze skąd, żeby doprowadzić do tego, że zainfekuje się ich urządzenie, żeby doprowadzić do tego, że na przykład sami skorzystają z linku, który poprzez SMS na przykład przychodzi i narażą się na niebezpieczeństwo i dzięki temu ktoś zyska. Dlatego i Ministerstwo Cyfryzacji, instytucje podległe, między innymi NASK, prowadzi i takie działania prewencyjne, i już takie działania też wykrywcze, które mają służyć zachowaniu tego bezpieczeństwa i też służą cały czas temu, żeby obywatele się w Polsce czuli bezpieczni. Wicepremier Krzysztof Gawkowski. To na koniec jeszcze zapytam, wracając do pierwszego tematu. Panie premierze, strajk kobiet zapowiada, że 8 marca odwiedzi marszałka Hołownię. Czy pan odwiedzi marszałka Hołownię razem ze strajkiem kobiet, czy odwiedzi go pan prywatnie? Ja odwiedzam pana marszałka bardzo często, kiedy rozmawiamy też o dobrej koalicji 15 października, bo my mamy dobrą koalicję, w której dobrze się wszędzie zgadzamy, a że mamy różne sprawy prawno-człowiecze inaczej poukładane, czy to programowo, czy to w głowie, w myślach, no to nic nadzwyczajnego. Więc z marszałkiem Hołownią, kiedy się nie widzę, zawsze mówię, sprawy dotyczące praw kobiet powinny być na agendzie Sejmu, to nikomu nie przeszkadza, to Polakom i Polkom służy. Czyli pan premier Gawkowski zobaczy się z marszałkiem Hołownią, niezależnie od protestu 8 marca. Panie premierze, dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję pięknie, miłego dnia panie redaktorze, życzę i wszystkiego dobrego dla naszych widzów. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie.